Widzieliśmy jeszcze niedawno, że na Ukrainie jest plac upamiętniający Jacka Kuronia. Jak to się stało? No, mój dziadek urodził się we Lwowie, więc jest to jak najbardziej takie miejsce bardzo z nim kojarzone. Mój dziadek też był odznaczony najwyższym odznaczeniem przez prezydenta Ukrainy na rzecz dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, więc wydaje mi się, że to jest rzeczą naturalną, bo naprawdę mało ludzi jest tak zasłużonych, czy było tak zasłużonych w tym temacie. I wydaje mi się, że to jest też bardzo fajna inicjatywa, bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach, gdzie te nastroje antyukraińskie i antypolskie po jednej i po drugiej stronie troszeczkę bardziej są widoczne. Moim zdaniem tak to jest margines i odznaczenie, upamiętnienie postaci, która działała tak w ten sposób, jest tutaj bardzo symbolicznym i sympatycznym gestem. Czy jest coś, co zwykli Polacy mogliby robić, żeby ta współpraca z osobami z Ukrainy, z Ukrainą była lepsza? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że spora część Ukrainy jest pod wpływem, jest objęta konfliktem zbrojnym i chociażby z ludzkiej życzliwości i empatii powinniśmy się odnosić do tych ludzi, którzy często w dramatycznych okolicznościach zdecydowali się na relokację. Powinniśmy po prostu być, nie wiem, czy po katolicku, czy po prostu po ludzku, podchodzić do nich ze zrozumieniem i z tolerancją, bo jednak są to ludzie bardzo często po jakichś dramatycznych sytuacjach. Poza tym są to też ludzie, którzy świetnie się integrują w naszym społeczeństwie, więc tutaj ja absolutnie nie widzę żadnych minusów, jeżeli chodzi o migrację. I wydaje mi się, że po prostu trzeba być przyzwoitym i mieć sobie jakiś pierwiastek ludzkiego dobra. I to się tyczy wszystkich, nie tylko Ukraińców. Ale górnolotnie zabrzmiałem.